Cześć wszystkim, z tej strony Brok, zapraszam do oglądania gramy w Crusader Kings 2 The Old Gods. Okej, w ostatnim odcinku co nam się udało tutaj... Właśnie nic się nie udało, ostatni odcinek był trochę nudnawy. Wzięliśmy sobie konkubinę. Zobaczymy co z tego będzie, ponieważ potrzebujemy nowego potomka. Ponieważ Damian jest imbecylem, co nie wróży dobrze w przyszłości naszego kraju. Na razie wszystkie statystyki ma zero. I chce zamordować. Nasza konkubina ma dwóch synów, dlatego ich zamorduje po prostu. Nie będę ryzykował. Zobaczymy co się wydarzy. Włączę grę. Co ja bym mógł zrobić? No nie mogę. W sumie specjalnie temu bym jedynie mógł wojnę tu wypowiedzieć jakąś. On z kimś prowadzi i tak wojny z tym i tu. Nie wiadomo czy przetrwa Livonia. Okej, dołączył się do tej intrygi jeszcze jeden. Zobaczymy co z tego będzie, czy ktoś jeszcze? Nie. Co bym chciał to naszego kanclerza, znaczy zarządcę majątku wysłać do zbierania podatków, nie mogę jeszcze. O, pięknie, nasza konkubina jest w ciąży, 5 prestiżu, ładnie. Do kiedy ta budowa? Za chwilę się skończy. Wtedy chyba będę mógł odwołać go bez problemu do 31. No, trochę wcześniej. 24 mogę go odwołać. Potrzebuję dużo pieniędzy, ponieważ będę chciał też zamordować tego syna naszego niestety imbecyla. 250 zł. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, tu się skończyło. Tego wyślę do zbierania w Poznaniu może. Będę musiał czekać do 79 roku, jak się będę chciał coś zaatakować. O! Coś się na... Tutaj na Morawach dzieje. Co to ma być niby? Wojnę z tymi prowadzi. Pięknie. To by była okazja, żeby zdobyć sobie tu jakiś teren u niego. A na razie poczekam. Niech mu trochę może armii tam wybiją. Zobaczymy co z tego będzie. Jak jest to jest z wojskami, ponieważ na pewno nie dam rady. No 1500 luda około mógłbym. Trenuj żołnierzy. Ty najlepiej. Będę teraz potrzebował. Jak tam ryzyko buntu, to mogę zamknąć. W naszym kraju spoko jest. Tu co? Co to? Się odłączył? Nie. To jest ryzyko buntu. Dobra. Możemy włączyć. Zobaczymy co się będzie. 10 tysięcy armia. Potęga po prostu. Wyrżnie ich tu wszystkich chyba. Przecież. Kurczę, to by było niezłe, żeby ich tu rozwalił mu tę armię. Wtedy bym miał okazję, żeby... Jak z tą intrygą, 181. O, kolejna osoba chce się dołączyć, pewnie. Co to jest? Mój dworzanin, jak tam mój dwór, ile osób jest? 18, wystarczająco na razie. Żeby mu tak armię wybił, to ja bym wtedy mógł ten Kraków. Zobaczymy co z tego będzie. Okej, dołączyła się. Ile teraz? 215, no już. Mój syn praktycznie... Damian żyje praktycznie w kuchni. Mały obżartuch. Zyskuje cechę glutonu z... nie chcemy tego. No, trzeba go trochę temperamentu nauczyć może lepiej. To by mu się przydało. Piękne cechy zyskuje i dlaczego ma tego imbecyla? Nie miałbym problemu, żeby... Tragedia po prostu. Tu patient, cierpliwy, odważny, ambitny, spokojny, czy utemperowany, czy jak to tam nazwać. Zobaczymy jak z tym, jak długo tą wojnę będą tu prowadzić. 3000 luda. Brno i co oni zrobią, ciekawe, czy będą chcieli odbić ich, ten ich tu przejdzie dokładnie. Okej, okay, tutaj mamy ten, o, do dziczy zabierają tego syna małego. Ile on ma lat, biedny w ogóle, trochę tak, 9-latek, łowczego jakiegoś, tu nają, żeby go się pozbyli, żeby to wyglądało jak wypadek. Czy to będzie wyglądało jak wypadek? Bije przecież go tutaj, no. Moja żona jest w ciąży. No to teraz będą cyrki. Ojej, zobaczymy co się urodzi.
Ci idą do Znojmo. Ciekawe, jak to po polsku się nazywa, ci idą. Okej, zabiliśmy tego. Nawet nikt się nie dowiedział, że został zamordowany. Co będę chciał zrobić, to zamordować tego drugiego. Niestety też. Może nam się córka tam urodzić. Ile już mamy? 54. Okej, nasza żona oczywiście. Ona chyba to kocha. Pięknie. Mądry nasz król ma przydomek. A niestety takie rzeczy musi robić. Mordowanie dzieci. Dużo dosyć się dołącza do tej intrygi, to powinno... O, 44. Masakra. 50. To powinno spokojnie dać radę. Czy jeszcze ktoś? Na razie nie. Już się jeden dołącza. Następny. Następna. Moja żona. 180, 232. Pięknie rośnie. Gdzie oni idą? Tutaj, a ci do Znojmo. I ostatnia postać. 277%. Nikt na razie więcej. Nawet w sumie więcej nie potrzebuję. Mógłbym piechotę. Ale wolałbym tą kawalerię albo lekką piechotę. No tak, to już było wcześniej. Trenuję dosyć sporo żołnierzy. No nie wiem, jak z tym ja... Już zatwierdzam ten plan. Kurczę, ciekawe, jak to tam wygląda sytuacja z tymi armiami. Czy oni się gonią nadal? Teraz może by była dobra okazja. Nie mogę mu wypowiedzieć wojny. Zaryzykuję. O Kraków, albo samą już Śląsk może tam. Cieszyn tylko tutaj, Lower Silesia. Mogę podbić sobie. Chyba bym wolał podbój Krakowa. Wolę użyć tych sfabrykowanych roszczeń. Coś to mi daje więcej. Tu zdobywam wszystkie, a tu zdobywam co? Tu zdobywam tylko Kraków. A tutaj, znaczy Kraków ze wszystkim raczej, ale tutaj jeszcze dostaję chyba konkurs, podbój. Okej, dobra. Powołamy armię sobie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zbierzemy od wasali od razu wszystko. Dobra. I może zdobędę ten Kraków tu. Jak najszybciej był. Zabiliśmy syna. Znowu na... I nikt się nie dowiedział. Piękna sprawa. I już nasza konkubina nie ma synów. Czyli nie będzie konkurencji, jakby coś. Ciekawe co. Chyba, żeby naszą żonę zabił w ciąży. Jak jest, nie? Co by było strasznie. Jak kolejnego imbecyla ma mi urodzić, to... Powie, żeby umarła chyba. Córka nasza. Pechna. Ciołek to jest od naszej konkubiny, tak. Niech będzie. Tu połączmy to, będzie prawie 1500 luda. Ciekawe jak tam ta wojna prowadzi ją ciągle, ta to działa na naszą korzyść. Ja sobie do Krakowa. Ja chcę tylko Kraków mi daj. Pięknie, dostaliśmy. W końcu tą ambicję też wypełnię. Sztuka dowodzenia ludźmi w bitwie zawsze mnie fascynowała. Do studiowania tej krytycznej nauki... zamówiłem sobie konstrukcję miniaturowej armii w drewnie. Moja droga żona przyby, cześć. Skarciła mnie za bawienie się zabawkami, bo
Ale tak naprawdę, co kobieta wie o wojnie? Pięknie, wypełniliśmy ambicje. Super. Teraz mógłbym sobie ambicje wziąć jaką? Dyplomację, czyli naukę bym chciał. Tylko jeden nauki. To chyba będzie szybciej. Łatwiej do zdobycia. Król ma 40 lat, no ale... dosyć... kurczę, fajnie się rozwinął. Ogólnie miał tam tylko takie średnie te cechy. Już wasale się buntują, ale to mnie nie obchodzi, ponieważ opinię mam dosyć dobrą o mnie. Tak, tylko ten niezbyt mnie lubi. On jest tu. Nadałem mu tytuł przecież. On ma dwa tytuły. Nawet jakiś tu. Łękno to jest tu, czy? Tak, tutaj ma ten. Buduje tu nawet coś. Okej. Zobaczymy, jak to oblężenie pójdzie. Mam nadzieję, że zdążę to. O nie, 1500 ludu. Może się zajmą nim tam. Okej, tutaj pięknie. Straty dosyć. Już uwięziony jest nawet ten. Ciekawe, jak mu ta tam wojna idzie. Dobra. Aha, zamordowałem. Jakie mam intrygi do wyboru? Jakbym żonę chciał zamordować? Nikt nie chce, wszyscy ją kochają chyba. No nie, zobaczymy. Może urodzi mi syna drugiego, do tego bym się może pozbył imbecyla. Szredzwik, aha, sobie patrzę, mówię, co to za typek. Tręcin. Tutaj idą. I ci idą do... przez porok. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie do mnie. Jarosław, pięknie. Zmienimy mu imię na Tomasz. Czyli mamy syna. Miejmy nadzieję, że będzie... nie będzie przynajmniej imbecylem. No, tu już się problemy pojawiają z tym dziedziczeniem znowu, bo ten podział tytułów jest. Gemer. Okej, to oblężenie bez problemu raczej chyba wygram. Ci z kim tu wojnę prowadzą? Z tymi, Sandomierz. Chyba, że mogę mu wojnę. Nie, nie, na pewno mówię. O, 1000 prestiżu, pięknie. I to już jest dosyć konkretna suma. Musiałbym parę bitew chyba wygrać z nimi też, by to szybciej mi poszło. Za chwilę to zdobędziemy. Tutaj te wszystkie posiadłości, to chwilę potrwa na pewno. I co teraz ja bym mógł zrobić? Czy naszą konkubinę bym chciał, czy naszą żonę bardziej? W sumie konkubina ma lepsze cechy, no ale... bym się rozwiódł z nią po prostu. Ile to kosztuje? 68 zł. Oje. Wtedy bym naszą konkubinę mógł. Ale... w sumie ona nas lubi tam. Nasza konkubina może być też w sumie. Niech jest jak jest na razie. Zwycięstwo 3% tylko nędzne. O nie, zmarł mój mistrz szpiegów. No nie, on był dosyć dobrym. Miał chyba jakiś teren tutaj nawet nadany. Szkoda. A, nasza żona chce zostać tutaj. A, tu mamy niezłego. Mój dworzanin. Pewnie 17. Okej. Na sekundę, a jakby naszą... żona nasza ma ile? Nauki 11, ten ma 15, no nie. A co, nasza konkubina ma jakieś ambicje? Raczej nie. Dobra. Prowadzą tą wojnę jeszcze, czy nie? Tak. Dobra, dobra. Szybko naszego szpiega tylko tu damy do... technologii studiowanie.
W sumie we Francji mówię, ale... Tu miałem widok, przynajmniej jako taki, na to, co się dzieje w tych Morawach. Cały czas w tej Czechy mówię. Kilka asynacji, kilka zabójstw i przekupstw później. Nie jestem pewien, czy komukolwiek mogę jeszcze ufać. No niestety, tracimy tutaj ufność cechę. Ale to mi w sumie dosyć intrygę podnosi. No dyplomację będziemy musieli sobie poprawić, następne nasza ambicja. To oblężenie powinno pójść dosyć szybko. Ci tutaj oblegani są w każdym chyba już. Może by się zgodził po prostu na pokój. Niestety nie chcę. Nasi wasale jak tam niezadowoleni. Ale to oblężenie dosyć szybko poszło. Kolejne 12 złota, pięknie. Tutaj 300 ludu też tylko. Już, no nie, i skończył wojnę. Oczywiście. No nie, ponosimy straty. Będę musiał chyba sobie najemników jakby coś wynająć. Tu mógłbym 1700 luda, okej. Miejmy nadzieję, że poniósł duże straty, tylko ze mną wojnę prowadzi. Ci tutaj podbili sobie. Zdobyli tyle terenu, ile chcieli. Tu prawie wygrałem to oblężenie. Kolejne parę punktów. 600 do Kalisza. Może bym wezwał tych najemników. Ile tu ludu? 400, to trochę zejdzie. Takich tańszych jakiś tylko, żeby to za dużo. 1800 luda za... Może być. Do Kalisza, szybko. Idą cały czas tam. Może być, bardzo mi to pasuje. Zdrada. Jak teraz mój dochód, minus niestety. Ale jakbym wygrał tą bitwę tu, może zdążą, no szybciej. Pięknie. Zdążą czy nie? Jest. Jakbym tą bitwę wygrał, to bym połączył tę armię w sumie. Wygrają to czy nie? Chyba wygrają. 1700 luda do... Okej, 21%. Pięknie to idzie. Ci będą tu wybijać armię. Nie ma szans. To oblężenie tu będzie dalej. Zobaczymy. Włączę to może po prostu najlepiej. Okej, 5% kolejne. Może pójdę na stolicę tymi, a najwyżej ci później dołączą. Tu jakieś oddziały się pojawiły, można ich pomału wybijać sobie. Pięknie, zrada. Tracą kolejny procencik. Na stolicę najlepiej by było. Kończy się tutaj ten nasz czas pokoju. Super, będzie kolejny teren do podbicia. Jakbym Kraków zyskał, to bym był bardzo, bardzo content. Nasi wasale niezbyt. Dochód ciągle na minusie, ale nie ma źle. Tragedii nie ma jeszcze. To oblężenie niech się zakończy jak najszybciej. Tu jest... Tu nic tam nam nie dało. Ale tu jest 400 ludzi, no. Może zdążymy. Za nimi. Gdzie idą do zon? Tam mogą się zebrać w kupę, to... Wszystkie posiadłości będziemy mieli. Kolejny procencik. Tutaj, to ich musi dopaść moi najemnicy. 7 złotka to mi pomoże. Okej, ci bezpośrednio na stolicę, a wy będziecie wybijać tu. Ciekawe, czy uda mi się w ogóle tam oblegać ten
Moja konkubina znowu w ciąży. To chyba będzie za dużo dla mnie, tych dzieci. Najemników się nie martwię, że tracę, to mnie akurat pięknie, kolejne 8%. I kogoś złapaliśmy jeszcze nawet, pojmaliśmy, nie złapaliśmy. Ci idą do Hradec, ci idą do Brno, czyli po drodze, a wy możecie tu, o. To będzie ciekawa rozgrywka, jeśli uda mi się te Czechy. Okupacja 18%. Dziesięć procent, pięknie. Dwa procent kolejne. Tu dosyć spory. Jak tu to wygląda? Te 400 ludu tylko mają. Bez problemu. Bardziej mnie ci wasale nasi martwią. Już teraz niż... Nie pozwolę raczej im się zebrać w jakiś większy oddział. Pięknie. Straty ponieśli. Może to go nauczy respektu dla Wielkopolski potężnej. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego, że... Tu ktoś działa na naszą... Cynizm. Jestem zmęczony cynizmem naszego Siemowita tu. Akurat tam 79%. Tych tu można by dopaść. Trzymanie mnie dużo kosztuje. Niech wybiją mi trochę tych najemników jeszcze na siłę, ale to tam pół biedy. Myślałem, że burmistrz jakiś jest bardziej rozsądnym człowiekiem. Jego prośba na pozwolenie na, do pojedynku z rywalem jego była troszkę erratic. Nie wiem dokładnie, co to znaczy. Major burmistrz jakiś utrzymuje, że jest pod ciągłym tematem obraz z jego rywala i pozwolił na i pytał o pozwolenie na ten na obronę honoru. Z kim to, kto to jest w ogóle? Co to jest? On tu posiada ten teren? Jak to się znowu patrzyło tu? Miasto Czarków. Tutaj, z tego jest. A niech się pojedynkuje, jak chce sobie, to tam w sumie. Zginie, to zginie, mam. Inni się znajdą na jego miejsce. 80%, kurczę, poddaj się już, no. Boję się, że jakiś wyskoczy tu wielki oddział i... 85 już nawet. Mam nietknięte ziemie i posiadłości. No niedługo już. Pięknie, 5% strat. Morale obniżone, no to już praktycznie przegrali to. Kraków będzie mój! Niech zna potęgę Polski. Ci się tu zbuntowali mu. Ale jaja. Super. Coś. Opole się odłączyło i... Górny Śląsk. Ciekawe. 94%. Dobra. Może teraz się zgodzi. Ha! Pięknie! Zyskujemy 100 prestiżu. 50 pobożności i 1% autorytetu moralnego. W sumie na najemników mogę już odwołać. Nawet. To mnie nie obchodzi, ile tam oni będą mieli strat.
Okej, pięknie. Nie spodziewałem się, że to wygram. 12 dni. Jak coś to jeszcze cię oblegam tutaj. Super. Wielka wojna polsko-moravska o podbój Krakowa się zakończyła. Wygrałem. Dobra, mamy pokój, wycofię sobie armię. Pięknie, posiadamy Kraków. Jak tu wygląda? Niezbyt tu rozbudowany nawet. Komu bym chciał, co bym się mógł pozbyć? Kujaw może? Jakiemuś naszemu wasalowi. To by tu chciał Kujawy. To z Brzeska, tych bym mógł w sumie. Jakbym odwołał ten tytuł? Nie mogę niestety. Aha, to jest za duża domena. Ten, kto to jest? On jest dosyć stary. Niezbyt nas lubi. A nie, to muszę komuś nowemu. Niezbyt, kto to jest? Marzone, niestety. Żonę ma. Siemowit Piast, to jest ten 17 lat. Może bym Piastom coś nadał. Czy to nie będzie zbyt duże ryzyko, co on tu ma. Niech ma, zaryzykuję, nadam mu te Kujawy. Okej. Okay. Armię sobie wrócę i odwołam. Ponieważ nasi wasale to już są bardzo niezadowoleni. No, Morawy się dosyć tu zmniejszyły. Bułgaria tu jak podzielona jest. Ciekawe. No, by musieli tutaj chyba ten teren podbić i by sobie Węgry wtedy mógł utworzyć. No fajnie, Morawy osłabione dosyć. A i tak mógłbym mu wojnę wypowiedzieć jeszcze, nie? Ciekawe, mógłbym. Córka Grzymisława. Niech nie. Czyli mamy dosyć tych dzieci już. A jak tam mój dochód 4? Musiał coś z tym naszym synem zrobić. Powstanie Owsia. Cóż to jest tu? Co to jest? Schizma w sercu i są. No coś tu. No to dosyć daleko, na razie mnie to nie dotyczy. Coś powstała tam. Dokładnie nie. Okej, mogę odwołać sobie armię. Spokojnie. Dobra. Tomasz Ciołek by musiał zostać tym naszym. Pięknie, Polska się znowu powiększyła. Jak wygląda tutaj? O, jeszcze bym potrzebował sporo tych terenów, żeby Polskę utworzyć. Tu nawet się odłączyli ten. Jakie jaja. Nie mogę mu wojny wypowiedzieć, niestety. Tym też nie. Okej. Okay. Czy jakąś intrygę ciekawą mam? Mogę żonę sobie zabić, to nie. Bo i tak się chyba nie dołączy do tego. Zobaczymy. Nie, tak myślałem. Okej, okay, jak wygląda tutaj Europa? No dosyć mamy tego tu teraz terenu ładnie. Kraków przede wszystkim. Problemy tu z podatkami. Nowa administracja. Później powinno to zacząć przynosić dochody. Katolicyzm tu jest w ogóle. No to nieciekawie, szczerze mówiąc. Jeśli mam być szczery, chyba żebym przyjął katolicyzm. Jak wygląda wschodnia Francja, Lotaryngia,
Zachodnia Francja, tu w ogóle Półwysep Iberyjski całkiem rozbity, Anglia tak samo, nic się tu nie dzieje. Mamy rok 880. Nasz władca... A nie, nie chcę tego, tej intrygi mówimy. Mógłbym w ten festiwal, to by się przydało zorganizować też. Dosyć dzieci mamy, miejmy nadzieję, że ten syn... Bo tego no nie da się. O, ma jeden tego. Już. Bazowy 4 ma plus 5, czyli 9 minus 8. Mhm. Bazowy 1, 1 i 4. No tutaj gdzie jeszcze ma jakieś tak, to może być coś z tego było, no ale nie no, imbecy. Dobra, nie włączam co ja robię. W tym miejscu zakończę odcinek. Trzymajcie się, do następnego razu.